Możliwość odwiedzenia włoskich sanktuariów w miejscowościach Lanciano i Manopello jest wyjątkowym przeżyciem dla wszystkich, zwłaszcza zaś dla wierzących, którzy w tych miejscach mogą niemalże dotknąć niezwykłych znaków Bożego działania. Lanciano położone jest w regionie Abruzji. Liczy niespełna 36 tysięcy mieszkańców. Znane jest ono za sprawą pierwszego potwierdzonego przez Kościół katolicki cudu eucharystycznego. Znaki drogowe bezbłędnie prowadzą w stronę kościoła świętego Franciszka, gdzie można zobaczyć to, co wydarzyło się przed wiekami, a co jest świadectwem, że Eucharystia to prawdziwe ciało i krew Jezusa Chrystusa. Z uwagi na to, że w porze tzw. siesty kościół świętego Franciszka był zamknięty, można było wejść do innej świątyni, do kościoła świętej Łucji. Zaskoczeniem było to, że wystrój wnętrza przypominał świątynię polską. W bocznym ołtarzu po prawej stronie umieszczona była figura świętego Maksymiliana, patrona pielgrzymów, dziennikarzy, a nade wszystko wielkiego czciciela Matki Bożej. A po przeciwnej skupiał uwagę obraz błogosławionego Jana Pawła II, zawieszony obok ołtarza z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i figurą Matki Bożej Bolesnej. W ołtarzu głównym nad tabernakulum umieszczona została figura patronki tej świątyni, świętej Łucji. Po kilkunastu minutach można było już przejść do miejsca najważniejszego dla pielgrzymów, do kościoła świętego Franciszka. Nad solidnymi, wykonanymi z brązu drzwiami głównymi, na wchodzących spoglądała dobrotliwa postać świętego ojca Pio. Pierwsze spojrzenie na wnętrze świątyni pada na delikatną przysłonę nad ołtarzem w prezbiterium. To tam umieszczone są ciało i krew, które wciąż świadczą o niezwykłym cudzie, który wydarzył się około roku 750, a którego przyczyną było zwątpienie pewnego mnicha bazyliańskiego w prawdziwą obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Podczas sprawowanej przez niego mszy świętej, po przeistoczeniu, hostia stała się ciałem, a wino przemieniło się w żywą krew, która zakrzepła w 5 nierównych grudek. Cała ta sytuacja została ukazana na jednym z obrazów w kościele. Postanawiamy choć na chwilę zatopić się w modlitwie i adoracji, by potem z nieukrywanym przejęciem podejść bardzo blisko świętych postaci. Umieszczone są one nad ołtarzem głównym w relikwiarzu z roku 1713. Za obudową z podwójnego szkła widoczny jest nieregularny pierścień ludzkiego ciała o średnicy około 55 mm, okalający pustą przestrzeń, którą ongiś wypełniała hostia, która z czasem skruszała. Poniżej, w kryształowym kielichu widoczne są grudki krwi. W 1970 roku arcybiskup Lanciano Pacifico per Antoni złożył propozycję poddania relikwii badaniom naukowym. Podjął się tego profesor Odorado Linoli i współpracujący z nim Ruggero Bertelli. Badania trwały 4 miesiące, od listopada 1970 roku do marca roku następnego. Stwierdzono, że hostia, ciało, to mięsień sercowy człowieka, zmumifikowany, niezmieniony od ponad 1200 lat, a jednak nie znaleziono środków mumifikujących. Jest to fragment lewej i prawej przegrody sercowej. Zbadano także, że krew jest grupy AB, która jest rzadka w Europie, ale dużo częściej występująca w Palestynie i Izraelu.
Zarazem grupa krwi zgadza się z tą znalezioną na świętym całunie z Turynu. Odkryto również, że zamoczona w wodzie schrzepła krew na nowo staje się płynną krwią. W krwi znalezione zostały proteiny z takimi stosunkami procentowymi, jakie znajdują się w obrazie osoczoproteinowym normalnej świeżej krwi. Dobry stan ciała i krwi, pozostawionych w stanie naturalnym przez te wszystkie lata i wystawionych na działanie czynników atmosferycznych i biologicznych, jest zjawiskiem nadzwyczajnym. Zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że w tkankach mięśnia sercowego nigdy nie znaleziono żadnych środków konserwujących. Podobnie też grudki krwi, niekonserwowane, zachowują swój niezmienny wygląd, choć dawno już powinny ulec naturalnemu rozkładowi. Innym niewytłumaczalnym dla naukowców zjawiskiem było to, że kiedy zważone zostały grudki krwi, to ciężar jednej miał być równy ciężarowi pięciu. Ciężar dwóch równy był ciężarowi trzech, a ciężar najmniejszej grudki równy był ciężarowi największej. Trzeciego listopada 1974 roku sanktuarium w Lanciano odwiedził kardynał Karol Wojtyła, który w księdze gości napisał: spraw, abyśmy w Ciebie bardziej wierzyli, Tobie ufali i Ciebie kochali. Podobnie jak cud eucharystyczny w Lanciano, tak i chusta z Manopello to wciąż jedna z największych zagadek chrześcijańskich świata. Manopello jest niewielką wioską, położoną także w Abruzji, niedaleko Pescary, niecałe 200 km na wschód od Rzymu, u stóp pasma górskiego Majella. Wyjątkową sławę temu miejscu przynosi niezwykła relikwia, wystawiona na widok publiczny w kościele ojców kapucynów. Jest nią wykonana z jedwabiu morskiego, zwanego bisiorem, chusta. Jedna z szat użytych podczas pogrzebu Jezusa Chrystusa. Wnętrze kościoła jest proste, trzynawowe. Nawa główna zakończona jest prostokątną apsydą z dwoma witrażami. Nad tabernakulum umieszczonym w ołtarzu głównym znajduje się srebrny relikwiarz zawierający tajemniczą tkaninę, na której po obu stronach można dostrzec twarz mężczyzny. Uznaje się, że jest to prawdziwe oblicze Chrystusa, czyli vera icon. Do dziś uczeni zadają sobie pytanie, jak możliwym było powstanie tego rodzaju obrazu, zważywszy, że jedwab morski nie daje się w żaden sposób pokryć jakimikolwiek barwnikami. Pierwsze badania chusty przeprowadził profesor Donato Vittore z Uniwersytetu w Bari. Stwierdził on, że szczeliny między poszczególnymi nićmi wątku i osnowy nie zawierają żadnych pozostałości farb. Wynika stąd, że oblicze nie powstało na skutek stosowania technik olejnych czy akwarelistycznych, ponieważ kontury obrazu są ostre. Po dziś dzień nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób powstał ten wizerunek. I co więcej, nikt nie potrafi wytworzyć podobnego wizerunku na bisiorze. Wiele z tych niezwykłości śladu twarzy Pana Jezusa przybliżają eksponaty w przyległej do świątyni sali wystawowej. Tu można zobaczyć fotografie porównujące twarz z chusty z twarzą z całunu turyńskiego.
obie idealnie do siebie pasują i uzupełniają. Analizę porównawczą obu twarzy prowadziła w ramach szczegółowych studiów m.in. siostra Blandina Paschalis Schlomer. W pracy swojej napisała: jest rzeczą zastanawiającą, że na pierwszy rzut oka twarze z całunu i chusty wydają się być niemal całkowicie odmienne. Potrzeba dużej biegłości w analizowaniu szczegółów obrazu, żeby stwierdzić, iż posiadają jakieś wspólne cechy. A jednak obie twarze mają idealnie te same proporcje. Odpowiadają ściśle pod względem anatomicznym wizerunkowi z całunu. Ponadto zgodne są punkty i miejsca zgodności związane z męką Jezusa Chrystusa. W tej sali eksponowane są również wybrane wizerunki Chrystusa, które najprawdopodobniej wzorowane były na chuście z Manopello, z widocznymi wspólnymi cechami, takimi jak podłużny kształt twarzy, długi, wąski nos, otwarte oczy, charakterystyczny zarost. Lanciano i Manopello to nie jedyne, ale zapewne jedne z najbardziej znaczących miejsc dla chrześcijaństwa. Cud eucharystyczny i święte oblicze są szczególnym wyzwaniem, nad którym warto się z pokorą pochylić, by po raz kolejny zauważyć, że nauka zatrzymuje się na progu, za którym stoi tajemnica dotykalna tylko wiarą. Zwykłych znaków Bożego działania. Lanciano położone jest w regionie Abruzji. Liczy niespełna 36 tysięcy mieszkańców. Znane jest ono za sprawą pierwszego potwierdzonego przez Kościół katolicki cudu eucharystycznego. Znaki drogowe bezbłędnie prowadzą w stronę kościoła świętego Franciszka, gdzie można zobaczyć to, co wydarzyło się przed wiekami. Możliwość odwiedzenia włoskich sanktuariów w miejscowościach Lanciano i Manopello jest wyjątkowym przeżyciem dla wszystkich, zwłaszcza zaś dla wierzących, którzy w tych miejscach mogą niemalże dotknąć niez. Po prawej stronie umieszczona była figura świętego Maksymiliana, patrona pielgrzymów, dziennikarzy, a nade wszystko wielkiego czciciela Matki Bożej. A po przeciwnej skupiał uwagę obraz błogosławionego Jana Pawła II, zawieszony obok ołtarza z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i figurą Matki Bożej Bolesnej. A co jest świadectwem, że Eucharystia to prawdziwe ciało i krew Jezusa Chrystusa? Z uwagi na to, że w porze tzw. siesty kościół świętego Franciszka był zamknięty, można było wejść do innej świątyni, do kościoła świętej Łucji. Zaskoczeniem było to, że wystrój wnętrza przypominał świątynię polską. W bocznym ołtarzu głównym nad tabernakulum, umieszczona została figura patronki tej świątyni, świętej Łucji. W kilkunastu minutach można było